Cześć, witajcie w Dzień Matki. Kilka słów o rzepaku, o tym co będę teraz wykonywał, o tym co planuję wykonać, no bo pogoda jest znowuż taka nie do końca nam sprzyjająca. Widzicie, bluza na długi rękaw, jest dość chłodno. Znaczy ogólnie na zabieg byłoby ok, bo mamy 14-15 stopni, jak wyjdzie słonko, jak słonka nie ma, w połączeniu z tym wiatrem jest po prostu zimno. Rzepak, jak widzicie, u mnie jest już w tym okresie w pełni kwitnienia, nawet zaczyna pomału przechodzić już z pełni kwitnienia, no zaczyna, można by powiedzieć, pomału przekwitać, chociaż jeszcze tych pąków kwiatowych jest sporo, jednak już teraz dominują nam łuszczyny, zawiązane łuszczyny na głównym pędzie. Tu mamy główny pęd, praktycznie zostało tylko kilka kwiatków na dolnych, gdzieś tam jeszcze są pąki kwiatowe, ale już przechodzimy z tej fazy pełni kwitnienia do fazy końca kwitnienia, czyli no po prostu nam przekwita ten rzepak. To jeszcze pewnie będzie trwało z tydzień czasu tak troszeczkę mocniej i później jeszcze pewnie z tydzień tak delikatnie będzie gdzieś tam ten rzepak kwitł, będą jakieś niedobitki. Zobaczcie, ciekawostka, rzepak taki troszeczkę powyginany, szczególnie te rośliny tam dalej, chociaż tutaj również. Zazwyczaj efekt z wygięcia roślin mamy z dwóch powodów. Raz, że to jest efekt żerowania szkodników, ale to zazwyczaj się dzieje gdzieś tam niżej i wtedy mamy taką eskę. Dwa, bardzo często jest to efekt, kiedyś to było połączenie strobiluryny z proteusem, robiło się coś podobnego, ale zazwyczaj na łuszczynach. Łuszczyny nam się zginały w podkowę. Taki efekt ja u siebie zauważyłem po opadach deszczu i to było chyba w poniedziałek. On już się w większości poprostował, kolokwialnie mówiąc, ale jeszcze takie gdzieś tam niedobitki są, tak jak i ten, tak jak i tamten, pozginane. Przychodzi już pomału ten moment, kiedy trzeba zrobić drugi wjazd, który ja sobie u siebie tak zaplanowałem, że drugi wjazd jeszcze zrobię z propulsem. I tutaj z racji na przebieg pogody, na to jakie są wysokie poziomy zagrożenia albo jakie są niskie, zdecydowałem się na propulsa, ale prawdopodobnie w obniżonej dawce, w niepełnej. Jeszcze sobie zobaczę, bo to jeszcze zweryfikuję, jaka będzie pogoda, bo jak na razie jest wilgotno, jest trochę chłodno, ale jak będzie ciepło, to też znowu już powtarzam się to, co mówiłem wcześniej, jak będzie ciepło, więc ryzyko porażeń będzie zdecydowanie większe niż obecnie. W chwili obecnej jakby skłaniam się ku 0,8 propulsa na hektar. Rzepaki są nie za wysokie. U nas zazwyczaj, kto zastosował mocny regulator wzrostu, no to te rzepaki właśnie są takie dosyć niskie. Ja u siebie dałem, jeżeli mówimy o regulacji łanu, no to jak wiecie, Tilmor, no to nie jest typowy regulator, a bardziej preparat, który działa fungicydowo, a mimo wszystko te rzepaki i tak są dosyć niskie. Czy to dobrze, czy źle, to się okaże. Niektórzy mówią, że wysokie rzepaki się przewracają. Ja uważam, że jak jest rzepak zdrowy, to choć ma ponad 2 metry, to będzie stał. I miałem, tego był przykład w zeszłym roku, gdzie rzepaki były bardzo potężne i do samych żniw ustały bez najmniejszego problemu. Jeżeli rzepak jest niski, to wcale nie jest powiedziane, że on nie będzie plonował dobrze, bo również plon może być dobry, aczkolwiek tak patrząc na cały łan, jakby w dalszym ciągu podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej, że w zeszłym roku rzepaki były ładniejsze, bo były na pewno równiejsze. W tym roku, szczególnie tutaj koło domu, ten rzepak był mniej wyrównany, aczkolwiek teraz odwrócę się. Wydaje mi się, że ten łan wygląda dobrze. Tak za bardzo się tutaj nie ma do czego przyczepić. Ilość łuszczyn na roślinie jest spora, nie liczyłem i tego jeszcze, ale wygląda to dobrze. Kolejna ciekawostka związana z pogodą. Naprawdę żerowanie szkodników w tym roku, jakby jest to kontynuacja zeszłego roku, jest naprawdę bardzo małe. A przynajmniej na razie nie widać za dużo szkodników. Tyczy się to zarówno chowacza, jak i pryszczarka. Także no ja jestem zadowolony z tego tytułu. Zastanawiam się nad dorzuceniem fosforu do zabiegu, może potasu, zobaczę. Mikro sobie już odpuszczam w tym terminie, ja nie daję. Może litr aminokwasów dorzucę. I co, zobaczymy. Przede wszystkim też jakby ilość
tego propulsa uzależniam od tego, kiedy wjadę w ten rzepak, no bo na razie do końca tygodnia, dziś mamy środę, nie zapowiada się na to, żeby było kiedy wjechać, a jednak no, propuls jest mocnym preparatem, bardzo dobrze działającym fungicydowo, ale również gdzieś nam przedłuża ten efekt zieloności rośliny i no, mamy już wszystko troszeczkę opóźnione, więc też być może on nam przedłuży ten czas na dojrzewanie rzepaku. Nie mówię, że to jest złe, bo być może będzie miało to bardzo dobry wpływ w momencie, kiedy jeszcze dodatkowo będzie przekropny rok, bo fungicydowo bardzo mocno złapiemy tą roślinę, jeszcze przytrzymamy. Dodatkowa ilość wody i ten okres właśnie działania propulsa może spowodować to, że ta roślina będzie naprawdę intensywnie jeszcze gdzieś tam asymilowała i na przykład masa tysiąca nasion nam się zwiększy, ale no wtedy trzeba też się uzbroić bardzo mocno w cierpliwość i nie patrzeć na to, co robią sąsiedzi, tylko patrzeć na swój rzepak i nie daj i broń Was, Panie Boże, nie desykować go, jeżeli zastosowaliście naprawdę dobrą ochronę fungicydową, no bo nie po to my dbamy o te rośliny do jasnej anielki przez 12 miesięcy praktycznie, za wyjątkiem zimy. Dajemy dobre preparaty, które mają nam utrzymać tą zdrowotność łanu jak najdłużej, a potem my odcinamy tym roślinom łeb, stosując desykację. Jeżeli chcecie desykować, to dajcie sobie spokój z dobrą ochroną, albo w ogóle już teraz go nie chroncie, jak zrobiliście pierwszy zabieg, bo to jest kompletnie bez sensu. Coś jeszcze miałem dodać, ale to chyba wystarczy z tych takich najważniejszych rzeczy. To będzie to. Niski rzepak ma tą zaletę, że się go lżej kosi, mniej masy przechodzi przez kombajn, no więc też jest to jakaś zaleta. Łuszczyn jest sporo też i od dołu. Tak, no i zobaczcie, rośliny bardzo, bardzo zielone, bardzo intensywnie zielone. No ta jest jakaś tam na skraju, więc wiadomo, że rośliny, które są gdzieś na skraju łanu, będą zdecydowanie lepiej rozbudowane, więcej będą miały tych bocznych pędów. Ogólnie łan wygląda naprawdę pod względem zdrowotności bardzo dobrze, więc no myślę, że trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość. Miejmy nadzieję, że jeszcze ten deszcz nas w czerwcu nie opuści i pozwoli wypełnić się bardzo dobrze, bardzo intensywnie tym łuszczynom. Tu mamy chyba po pryszczarku, bo podgląd sobie włączę. To będzie chyba łuszczyna zaatakowana przez szkodniki, bo jest taka przebarwiona. Ale to się okaże za jakiś czas, jak zacznie pękać, to wtedy będzie wiadomo, że to jest po szkodnikach. Mimo wszystko tych łuszczynek małych jest sporo. Coś tam jeszcze, o tu na tych roślinach, które są, tak jak mówiłem wcześniej, nie, później dojdą, to też one jeszcze tych mają pąków kwiatowych sporo. Ej, dobra, to będzie na tyle. Już Agat po mnie dzwoni. Trzymajcie się, cześć!